Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę wam tak na szybko, jak wygląda pole po kukurydzy po mojej talerzóweczce. Tutaj ten kawałeczek, który widzicie, o, to nawet kolba jakaś. Ten kawałek tutaj był dwa razy przejechany, z tym, że dlaczego? Dlatego, że drugi raz jechałem płytko, bo pokażę wam, o co chodzi. Tu widać gdzieniegdzie takie kopce, że tak powiem. I to wynika z tego, że w mojej talerzówce, na pierwszych talerzach, które odrzucają ziemię, nie ma ekranów bocznych. Tak więc jak dam troszeczkę głębiej, a tutaj było dość sporo słomy po kukurydzy, bo była bardzo wysoka kukurydza tutaj, to niestety ten boczny talerz odrzuca i tutaj zostaje taki kopiec. To nie robi żadnej różnicy, bo podczas orki to nie przeszkadza, natomiast wizualnie mi się to bardzo nie podoba. Popracujemy nad tym ekranem bocznym. Tu przejechałem drugi raz płyciutko, tylko po to, żeby to porównać trochę. I sami możecie zobaczyć, nie wiem, czy to tak będzie widać, że tu jest elegancko, jak pod orkę, to idealnie. Jest ładnie wymieszane, nie ma tutaj słomy takiej luźnej, leżącej. Z tym, że no wiadomo, jak się stależuje, to bynajmniej tak z mojego doświadczenia, najlepiej zostawić, aż ta ziemia troszeczkę, że tak powiem, się uklepie. Najlepiej jakby deszczyk popadał i wtedy orzemy, jednak to idzie ta robota całkiem inaczej. Natomiast tu jest przejechany raz. Widać troszeczkę gdzieniegdzie więcej tej słomy. Też nie ukrywam, że akurat plon ziarna tu był bardzo kiepski. W tym roku miałem w ogóle tragiczne kukurydze. Tak więc jechałem szybko i wtedy jest to też nie tak do końca pocięte, jak to powinno być. Więc możemy powiedzieć, że praktycznie to tak jakby na dwójce bizonem to mucić. Nie było już czasu. Deszcz miał być, myśmy kosili kukurydzę w sumie przed dwa dni przed Wigilią. Tak więc no nie było już czasu, żeby się tutaj jakoś specjalnie nad tym rozczulać. Tutaj jest też przejechany ten kawałeczek. Raz głębiej tutaj przejechałem, żeby te korzenie, bo tutaj rosną jakieś takie habazie. Tak więc przejechałem troszeczkę głębiej i to w zasadzie tutaj słomy nawet nie widać na tym polu. No, tak jak mówię, tutaj trochę słomy widać. Tutaj też było co nieco poniszczone przez zwierzęta. Tak więc to wiadomo, że przystawka tego w ogóle nie rozdrobni. Dlatego tutaj talerzowałem. Jednak to efekt jest dużo lepszy, jak się stależuje i później orze. Pierwszy rok to co prawda, że mam normalnie to zawsze orałem bez. Natomiast, żeby po ładnej kukurydzy poorać bez, tak to trzeba troszeczkę jednak zaczekać, żeby to lepiej poszło. Te pole tutaj też jest bardzo nierówne. Tutaj, o widzicie, tutaj też taki brzydki kopiec się zrobił. Fakt, że to gdzieś tam się rozejdzie, a to się zrobiło dlatego, że tutaj jest środek pola i w tym miejscu jest skład zawsze robiony. Tak więc ja tutaj nie wyrównuję tego aż tak, żeby widzieć, gdzie skład był. No, tak to wygląda. No nie da się też ukryć, że dzisiaj mokro jest. Powiem wam szczerze, myślałem, że będzie sucho już, bo mocno dolało, ale tu możecie zobaczyć, jest taka ciapa. To też wtedy to nie wygląda tak, jak to powinno wyglądać. Tak więc mówię, tutaj drugi raz tak płyciutko przejechane, żeby tylko to troszeczkę wymieszać, żeby to wyrównać, o tak. Tutaj raz przejechane, nie wygląda ładnie, za parę dni będzie zaorane i będzie wyglądał idealnie. No, a tu jest zestawik, w którym pracujemy. Już nie chciałem tutaj bliżej podchodzić, żeby było słychać, co mówię. Tak więc ZT300 bez przedniego napędu i talerzówka B402. Z bronkami z tyłu. Tak więc tyle na dziś. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Pa!